najbardziej znienawidzona matka Ameryki. Zaobserwuj, by nie przegapić kolejnych historii. Kaylee Marie Anthony urodziła się 9 sierpnia 2005 roku. Jej matką była Casey Anthony. Ojciec był nieznany. Mieszkały wraz z rodzicami Casey, George'em i Cindy na przedmieściach Orlando. 16 czerwca 2008 roku nagle znikają. Mimo próśb rodziców Casey odmawiała spotkania. Nie wracały do domu przez 31 dni. Powodem, jaki mówiła rodzicom, była rzekoma praca w Universal Studios w Tampa. Rodzice proponowali nawet, że pomogą jej z dzieckiem i odciążą ją trochę. Kobieta jednak mówiła, że dziecko jest pod opieką niani Zendaya, Zanny Fernandez Gonzalez. 16 lipca 2008 roku George Anthony dostał telefon, że na placu budowy znaleziono samochód Casey. Gdy na miejscu udało im się otworzyć auto, z środka wydobył się niewiarygodny smród. Po przeszukaniu samochodu przez mężczyznę okazało się jednak, że nic w nim nie ma, prócz worka z śmieciami w bagażniku, który wskazywał na źródło smrodu. Tego samego dnia Cindy poinformowała biuro szeryfa o zaginięciu córki wraz z wnuczką. Poinformowała szeryfa, iż nie wróciły od miesiąca do domu, a na koniec dodała o samochodzie: smród był taki, jakby w tym aucie leżało martwe ciało. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze namierzyli Casey Anthony. Od razu została zabrana na komisariat, a tam przyznała się, że od 31 dni szuka swojej córki. Twierdziła, że to prawdopodobnie niania Zanny porwała dziecko. Policja szybko odnalazła kobietę, ta jednak na oskarżenia odpowiedziała, że nigdy na oczy nie widziała ani Casey, ani Kaylee. W tym momencie podejrzenia padły na matkę, która bardzo niewiarygodnie tłumaczyła się, iż nie informowała od miesiąca o poszukiwaniach na własną rękę córki, rodziców, by ci się nie martwili. Policja ustaliła również, że Casey Anthony nigdy nie pracowała w Universal Studio. Dzień po zgłoszeniu zaginięcia poproszono Casey, by zabrała funkcjonariuszy do swojego miejsca pracy. Ta zabrała ich do wielopiętrowego budynku, gdzie rzekomo miała swoje biuro. Po jakimś czasie bezowocnego kręceniu się po wieżowcu odparła żartobliwie, że w sumie to od kilku lat nie ma tam swojego gabinetu, bo została zwolniona. Casey została oskarżona o składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa. 22 lipca 2008 roku została skazana na rok pozbawienia wolności, jednak po miesiącu opuściła zakład, gdyż bratanek z Kalifornii wpłacił 500 tysięcy dolarów kaucji. Zamiast zacząć współpracować z policją, Casey zaraz po wyjściu zaczęła imprezować. Zrobiła sobie nawet tatuaż z napisem „Piękne życie”. Zdawała sobie nic nie robić z tego, że zaginęła jej córka. Błyskawicznie media nazwały sprawę jako „proces stulecia”, a sama Casey jako „najbardziej znienawidzoną matkę Ameryki”. Wszyscy oczywiście uważali, że za zniknięcie Kaylee odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie matka. Nie brakowało też głosów, że kobieta zabiła swoją córkę. 8 grudnia 2008 roku na policję zadzwonił Roy Krong, który w okolicy domu państwa Anthony sprawdzał liczniki. Niedaleko od posesji natknął się na coś, co przypominało ludzką czaszkę. Leżała obok dużej szarej torby na pranie. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce i przeszukaniu torby znaleźli w niej szczątki dziecka oraz kocyk z kubusiem puchatkiem, był to ulubiony kocyk Kaylee. Z autopsji udało się dowiedzieć, że na części czaszki widniały kawałki taśmy we wzorek w serduszka. Zaklejone były nią też usta ofiary. 19 grudnia dzięki badaniom potwierdzono, że znalezione zwłoki należały do Kaylee Marie Anthony. Casey od razu po tym została ponownie aresztowana. 9 maja 2010 roku zaczął się proces. Prokurator twierdził, że matka zabiła swoje dziecko, ponieważ to przeszkadzało jej w imprezowym stylu życia. Oskarżonej przedstawiono 40 dowodów jej winy. Prócz takich jak identyczna szara torba na pranie i taśma w serduszka w domu, znalazła się też historia wyszukiwarki internetowej z takimi hasłami jak łopata, chloroform i uraz szyi. W bagażniku oskarżonej znaleziono ślady chloroformu, a także substancje wskazujące, że przetrzymywano tam rozkładające się ciało. Kobiecie postawiono zarzuty zamordowania własnego dziecka. Mogłoby się wydawać, że sprawa jest już przesądzona. Tymczasem sprawa nagle całkowicie się odwróciła przez obrońców Casey Anthony, przedstawiono ją jako ofiarę molestowania w dzieciństwie. Obrona również twierdziła, że dziecko utopiło się w basenie dziadków, a ci ukryli ciało nieopodal w lesie. Casey miała także cierpieć na problemy psychiczne, a imprezowała, by zapomnieć o zaginięciu córki. Mimo, że ojciec oskarżonej postanowił zeznawać przeciw swojej córce i stanowczo się sprzeciwił obronie, prokuratura nie miała wystarczających dowodów, aby oskarżyć Casey. Okazało się, że śledczy popełnili wiele błędów przy zbieraniu dowodów. 5 lipca 2011 roku Casey Anthony została oficjalnie uznana za niewinną, skazano ją jedynie na 3 lata za składanie fałszywych zeznań. Kobieta do dziś jest na wolności.